TVG9. Wydawałoby się, że największa ilość zwerbowanych agentów musiała być w latach największych represji, prześladowań, czyli albo stan wojenny, albo czasy stalinowskie. Okazuje się, że było jednak inaczej. W świetle tego, co jest zgromadzone w archiwach IPN, największa liczba agentów została zwerbowana w roku 1984. 1984. Rok pierestrojki, a więc rok, w którym się zaczęło przekształcenie, no i generalnie poluzowanie, jeśli chodzi o swobody obywatelskie, jeśli chodzi o opozycję, dysydentów i tym podobnie. A więc w jakim celu? No, tutaj sprawdza się leninowskie powiedzenie, że najlepszym sposobem na kontrolowanie opozycji jest stanięcie na jej czele. Już w 1984 wiadomo, że wszystko trzeba będzie przetransformować, a więc wpuszczono niesamowitą ilość agentów, większą niż zdaje się dwa razy większa ilość agentów w tym roku została zwerbowana niż w ciągu całych lat 60. I w 88 roku liczba agentów sięgnęła no prawie 100 tysięcy. A więc można być pewnym, że taką ilość agentów, zwłaszcza no w czasach, kiedy już represji na masową skalę nie było, już się one kończyły, były jedynie pojedyncze, ale po to się tylu agentów wtedy wpompowało, aby nie tylko kontrolować opozycję, ale po prostu, żeby ją w całości przejąć. I właśnie przełomem był ten rok 84, w którym rok właśnie pierestrojki, kiedy zwerbowano największą ilość agentów i werbunek agentów dalej kontynuowano do końca lat 80. I ta 100-tysięczna armia agentów w kapusi, która no niekoniecznie musiała już występować tylko i wyłącznie w roli kapusiów, ale po prostu agentów wpływu, którzy zgodnie z instrukcjami wszystkim kierowali. Także kiedy analizujemy to, co się działo w Magdalence przy okrągłym stole, ale też to wszystko, co się działo w ciągu całych 20 lat, musimy spojrzeć przez pryzmat tego właśnie werbunku agentów, który rozpoczął się w roku 84.